Poniższa tabela pokazuje stosunki równoważne z 24 do 40. Uzupełnij brakujące wartości. Stosunek 24 do 40 zapisany jest tutaj. 24 to licznik, 40 to mianownik. Stosunek 24 do 40 można traktować jak ułamek zwykły. 24 do 40 to to samo co 24/40. I w zadaniu jest powiedziane, że mamy znaleźć odpowiedniki tego stosunku i wpisać brakujące elementy. Tutaj brakuje mianownika, tutaj licznika. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, ale chyba najłatwiejszy to zacząć od stosunku, który jest dany w całości. Znamy i licznik, i mianownik, i od tych danych zaczynając poruszać się w stronę mniejszych i większych liczb. Na przykład, jeżeli spojrzymy na ten licznik 12, to to jest połowa 24. W takim razie mianownik również musi być połową tego mianownika, musi być połową 40. W takim razie wpisujemy 20. I dalej w górę. Jeżeli porównamy trójkę z dwunastką, żeby z dwunastu przenieść się do trzech, musimy wykonać dzielenie przez 4. Jeżeli licznik podzieliliśmy przez 4, to mianownik również musimy podzielić przez 4. 20 podzielone przez 4 równa się 5. Jeszcze jedno puste pole mamy do uzupełnienia, tu brakuje licznika i widzimy po mianowniku, że został on podwojony 40 zostało zamienione na 80. W takim razie licznik też podwoimy i wpiszemy 48. I właśnie zapisaliśmy cztery stosunki równoważne. Stosunek 3 do 5 albo 3 piąte to to samo co 12 do 20, a to to samo co 24 do 40, a to to samo co 48 do 80. Upewnijmy się, że taka odpowiedź jest prawidłowa. Jest prawidłowa. Zróbmy więcej takich zadań. Poniższa tabela pokazuje ułamki równoważne do ułamka 27,75. Wpisane są tu ułamki równoważne. Ta tabela pokazuje ułamki równoważne do ułamka 18,5. Wszystko jasne. Te są równoważne z ułamkiem 27,75, a te są równoważne z ułamkiem 18,5. Wszystkie tutaj. Który ułamek jest większy? 27,75 czy 18,5? Ciekawe pytanie. Patrzymy sobie na te dwie liczby i myślimy, no nie wiem, mianowniki są różne. Jak te ułamki porównać? Najlepszy pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to przyjrzenie się tym tabelom i znalezienie w każdej z nich ułamków równoważnych, które albo licznik mają taki sam, albo mianownik. Zobaczmy, czy taka sytuacja może się tu pojawić. Widać, że w tej tabeli 27,75 to to samo co 54 54,150, a w tej tabeli 18,55 to to samo co 54 54,165. Rzuciło mi się w oczy, że tu jest ten sam licznik, a to powoduje, że porównanie tych dwóch stosunków jest znacznie prostsze, co jest mniejsze, 54 przez 150 czy 54 przez 165. Jeżeli obydwa ułamki mają ten sam licznik, to większy mianownik oznacza mniejszy ułamek, czyli 54 165 to mniej niż 54 150. Co oznacza, że 18 przez 55 jest mniejsze niż 27 przez 75? Zobaczmy, która z tych odpowiedzi jest ok. Tu jest powiedziane, że 27 do 75 jest większe niż 18 do 55. Tak dokładnie jest. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Koledzy Łukasza zorganizowali zawody biegowe. Każdy z uczestników biegł ze stałą prędkością, a czas zaczęli mierzyć od zera. Które z poniższych tabel mogłyby pokazywać przebytą przez kolegów u Łukasza odległość w zależności od zmierzonego czasu? Biegną w zawodach ze stałą prędkością. Czas mierzą od zera. Tabela pierwsza: przebiegnięty dystans w metrach. Zawodnicy biegną ze stałą prędkością. Stosunek odległości do czasu powinien być stały. We wszystkich rzędach tabeli taki sam. Tu mamy stosunek 3 do 2. Potrajamy odległość i również potrajamy czas. Tu mnożymy odległość razy 5 i również razy 5 mnożymy czas. Czyli w tabeli numer 1 wszystko wygląda prawidłowo. Tabela numer 2. 11 do 4, a tu 12 do 5. Tu się liczby zwiększają o 1 w każdej kolejnej linijce, ale stosunek prędkości do czasu nie jest taki sam we wszystkich tych linijkach. 11 do 4 to nie to samo co 12 do 5. To nie są prawidłowe dane. Tabela numer 3. 1 do 1. Tu podwoiliśmy dystans, ale nie podwoiliśmy czasu. Tu potroiliśmy dystans, ale znowu nie potroiliśmy czasu. Tabela numer 3. Też nie ma większego sensu. Tabela czwarta. 14 do 10. Jeżeli wykonamy dzielenie przez 2, to będziemy mieli 7 do 5. Jeżeli 7 do 5 pomnożymy razy 3, to będzie 21 do 15. Czyli to też jest stosunek 7 do 5. Jeżeli 7 do 5 pomnożymy razy 7, to będzie 49 do 35, czyli również jest to stosunek 7 do 5. Tabela czwarta jest ok. Sprawdzamy odpowiedź. Zgadza się!